No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Jak widzicie, jest dzisiaj ze mną Max i już niesie jakąś monetkę większą. Proszę bardzo, pokaż, co my tutaj mamy. Mówisz, że słabiutko widać. No i faktycznie słabiutko widać, ale jakby ją trochę przemyć, może jakaś kopiejka, ta starsza, na przykład tam Aleksander, czy coś takiego. O, coś w ten deseń powiedział, bo trochę ran wystaje. No ale taki początek, moi drodzy, fajna miejscóweczka. Takie małe kameralne poletko, więc lecimy szukać. Pierwszy dzisiaj sygnał do kopania. Lekko maskowany, ale wydaje mi się, że może tutaj być czysty kolor. No i trochę ten sygnał jest coraz lepszy. No właśnie, widzicie? Trzeba w takich miejscach zwracać uwagę na maskowane sygnały. Bo wam nie mówiłem, ale miejsce jest tutaj mocno zaśmiecone, więc wiecie. Nie zawsze będzie ładnie pikać. O, mamy monetkę chyba pierwszą. Zgadza się, mamy pierwszą monetkę, ładną boratyneczkę nawet. No, tutaj taki stan niczego sobie nawet. Super, mamy pierwszą monetę, jest boratynka w pierwszym dołku. No i kolejny fancik, moi drodzy. Drugi dołek. Sygnał był bardzo słabiutki, więc raczej takich słabych po prostu nie nagrywam, ale mamy arseniaczka, ładnego arseniaczka mamy. Standardowo, motyw kwiatowy, czyli najbardziej popularny, a arseniaki ogólnie to miały różne motywy. Kiedyś się u mnie na blogu Łukasz pisał o tych właśnie monetach fajne posty, ale to już parę lat temu było. W każdym razie, no mamy arseniaczka, one ładnie zawsze wyglądają i ten również nie odchodzi od normy. Mamy drugi dołek, drugi fajny fancik, super. No byłoby naprawdę nieźle, gdyby trzecim dołku z rzędu wyskoczyło coś ciekawego, nie? To byłby naprawdę początek niesamowity. No tu identyfikacja też dość niska. Jeszcze chyba, jeszcze w dołeczku mamy. Sekundka. Ok. Mamy wykopane. Znajdźmy to więc. O, tutaj coś jest. No, kurczę. Jest to stopek tylko, ale czy to nie jest stopek srebra czasem? No kurczę, tak trochę to wygląda, wiecie? Albo inny materiał, ale jakaś cyna chyba też podobnie to wygląda. A pierdziele! Zobacz, jaki grubas. O kurczę, Max to tutaj robi na tym polu. Ja mam teraz drugą monetę. Drugą? Trzecią? Nie wiem, drugą albo trzecią mam. Kolejną boratynkę, no taką mocno zajechaną, ale widzę, że u Maxa jest ciekawiej. Więc idziemy do Maxa. O kurde! Medalik duży. No, ładny medalik. Zaraz zdjęcia porobię, to wam wstawię. Taki sam medalik znalazłem parę dni temu. Identyczny, z takimi niebieskimi kamykami. To jest chyba końcówka XVIII wieku, jak dobrze pamiętam. Coś takiego później ci to pokażę. Tutaj to jest to chyba ta pierwsza kopiejka, no, nie? Lusterko ładne takie. A to jest 3 grosze te austriackie z początku rozbiorów. Galicja i Lodomeria. Tak. No. No to powiem ci, że to taki no dosyć rzadki. Pół kopiejki jeszcze. Rzadki strzał, pół kopiejki, tutaj to lusterko mówisz, no faktycznie wyślizgana moneta, kurczę. Totalnie, no. No widzisz. no idzie, idzie. Mm. Teraz, moi drodzy, taka malutka pierdółka, ale albo mi to wygląda na posrebrzane i jakiś fragment ozdoby, kurczę, takie blaszki są, nie wiem, jakby kurczę, płatki kwiatku, no nie wiem. Ciężko powiedzieć, muszę to umyć, oczyścić szczoteczką i wrzucę wam tutaj fotki, bo może być coś w miarę ciekawego. Zazdrościłem dużych miedziaków i mam ja, kurczę, co to będzie za miedziaczek? No i z tego co widzę, to mamy krajcara, słuchajcie, ten Einkreuzer. Tak, to są te krajcary, moi drodzy, 1790 któryś rok, bez dwugłowego orła na rewersie, a z tym napisem Einkreuzer 1790 coś. Ładny stan nawet, widzę, że patynka fajnie się zachowała, więc super. Mamy też większego miedziaka. I łuseczka teraz cała. Mocne sygnały są, więc pole nie jest za bardzo przeszukane. Tam Max kopie i jak na razie całkiem fajnie nam idzie. Ty, no weź się uspokój trochę. Teraz ja gadam przez telefon, tutaj przynosi mi Max, kurczę, 5-kopiejkówkę. No kurczę, ale to jest taki lapsior. Słuchajcie, my tutaj jak byliśmy kiedyś z Rafałem i z Martyną, już Martyna chyba wtedy nie szukała, to chodziliśmy wokół jakby po obrzeżach tego pola, a cały środek w ogóle jakby ominęliśmy. Gdzieś tam może przeszliśmy, ale bez jakichś tam
ani rezultatów, ani jakiegoś większego kopania. A tu na samym środku takie monety leżą, że ja pierdzielę, chłopie. Już nie wiem, którą ty masz monetę, ale tych grubych miedziaków, to powiem ci normalnie jak dziewicze jakieś miejsce. Mm. I to ładne nawet stany, nie? Tak. Niektórych. Kurczę, ekstra. No gratulacje. Kurczę, trzeba się wziąć do roboty. No i sreberko, no może tych miedziaków nie udało mi się na razie dużo znaleźć, ale... Ale jest sreberko, jakieś zagięte w pół, tak jak widzicie, całkowicie starsze, znaczy no starsze, no na pewno będzie to jakiś tam, nie wiem, XVI-XVII wiek. Może szelonkryski, coś w ten deseń bym powiedział na pierwszy rzut oka. Gdzieś tam parę napisów, tutaj parę literek wychodzi, może jakaś data. Więc podejrzewam, że to bez problemu się odczyta, kiedy to oczyszczę i się temu lepiej w domu przyjrzę, więc rzucę wam foty i identyfikację na dole, jak zawsze, i lecę dalej. Mówię, jest sygnał na dużego miedziaka, no. Piękny dzwon. Wykopmy to i sprawdźmy, czy się uda, czy nie. Dobra, mamy to gdzieś tutaj, w tych bryłeczkach. Gdzieś tutaj to powinno być. Dobra, jak nie tak, to pinpointer w ruch. I lecimy z tym. Jest, miedziak większy. Co to za miedziaczek będzie? Kopiejki te starsze. Takie samo jak ty. No, te 1860 chyba któryś rok. Ale też z jednej strony ładne lustro się w sumie zrobiło na tej monecie. Aż taka niespotykana dosyć patyna, szczerze mówiąc. Ale całkiem fajny nawet stan. Kurczę, to też jest bardzo, bardzo fajne, że jak wychodzą już te monety w takich ilościach, no to że chociaż ten stan dopisuje, nie? Ekstra. Mamy kolejny piękny sygnał. No i pytanie. Czy będzie kolejna monetka większa, czy nie? Jest! Jest tutaj kolejna większa monetka. Ta już mniejsza niż ostatnia, ale... Ale nadal jest to spory miedziaczek. Pytanie teraz, co to jest? Czy chyba kopijka jedna, ale... Pewności stuprocentowej jeszcze nie mam. No ten akurat miedziaczek troszeczkę zajechany. Chyba Stanisław August Poniatowski. Jeden grosz, ale pewności stuprocentowej nie mam niestety. Ale jakby tutaj chyba ta tarcza taka tutaj herbowa była. No, coś ten deseń, moi drodzy. Chyba będzie Stasiu. No i tutaj był właśnie taki maskowany sygnał. Nie do końca pewny, nie do końca mocny, ale no jak zawsze takie sygnały się kopie. No i słuchajcie, no i jest kolejna monetka. Kurczę, czy to srebro będzie? No takie jakieś cieniutkie. Kurde, to nie jest moneta. Chyba. Albo moneta jest przebita po prostu po środku. Co to to jest? Kurde. Podkładka chyba. No chyba podkładka. Kurczę, jak fajnie to wyglądało, wiecie. Nie, że teraz wyskoczyło. Duże, okrągłe. Tak złapałem to w palce, takie kurcze cieniutkie. Mówię, o, duży srebrnik, ale nic z tych rzeczy chyba raczej. No, przebijali oczywiście czasami fałszowane monety, ale to w ogóle raczej monetą nie jest, tylko po prostu zwykłą podkładką. Tak przynajmniej wygląda teraz, no nie wiem. Przeanalizuję to na spokojnie, ale nawet widząc tutaj taką jakby linię przy rancie, to dobrze to nie wróży. No nic, szkoda. No i jest co prawda chyba kolejna monetka, malutka tym razem i w bardzo słabym stanie, a nawet nie, bo guzik, tak dobrze mówię, guziczek będzie, ale taki złochany. W sensie łóżko jest fajnie całe, ale nie jest to arseniak, tylko czysta, zwykła miedź, a przez to zjedzono totalnie. No taki zwykły guziczek wpadł. Tak, Maxowi się marzą ruble i mówię, że już ma nawet naczynie na te ruble, jak znajdzie, więc gorcek wyszedł, gorcek. No, także no tak zrobiliśmy może nawet, no, nie, nawet chyba nie pół pola, nie? Mm. Nawet nie pół pola, pole nie jest duże, ale jak widać zasobne mocno. Przyjemny sygnał. Opa. No i tutaj coś z prawej strony dołeczka jest, coś tutaj wyskoczyło. Pytanie, co my tutaj mamy? O, niestety tylko blaszkę. Mamy taką rozkminę z Maxem, że dlaczego wychodzą duże rzeczy, a tych małych raczej niekoniecznie, dlatego że jest tutaj bardzo duży śmietnik. Mimo wszystko jest dużo dużego żelaza, o tak wam powiem. Nawet nie już jakichś tam wózków czy coś, chociaż tych też nie brakuje, ale raczej takie, wiecie, jakieś duże elementy żelazne, które skutecznie maskują drobne rzeczy, a no jednak takie duże miedziaki, no to śmiało wychodzą, nie? Max poszedł na drugi koniec pola i udało mu się znaleźć bieda sygnet, jak to sam nazwał, bieda sygnecik. No taki, wiecie, małych rozmiarów, że tak powiem.
Zresztą jedzie i mówi, że ma siekańca. No to od razu jeszcze jadzie, bo tutaj może też się czymś pochwalę. Max dzisiaj naprawdę ma dzień konia, chłopak. Niesamowite dzisiaj naprawdę ile już rzeczy znalazł. O, a ja mam tutaj chyba monetkę jakąś, albo guzik. Guziczek mam, słuchajcie. No dobra, i guziczek. Ale pewnie w porównaniu do tego siekańca to jest nic. Goły guziczek. Zwykły jakiś taki, o. Rzucę wam fotę, ale idziemy oglądać tego siekańca. Jest i siekaniec. Co fajne, to, że jest w ogóle dobrze zachowany, jeśli chodzi o, wiecie, nie pogięty, nie nic. Równo tak ucięty. No jakieś tutaj kółeczka faktycznie widać. Trzeba mu się lepiej przyjrzeć i zaraz dojdziemy może ładu i składu. Co to jest? No dobra, moi drodzy, doszliśmy ładu i składu. Co to jest za sreberko? Są to krajcary. Jaki nominał, to nie wiem w sumie, ale tak. Tutaj właśnie te kółeczka dwa, które od razu się rzuciły w oczy, to są dwie głowy orła. Korona i tutaj fragment jest tego, no. Skrzydła oczywiście i data tutaj widnieje 1728, jak mi się dobrze widzi, ale może to jest też złudzenie przez osad. W każdym razie, no, siekaniec, super, no to jest po jednym sreberku dzisiaj i ogólnie, no to wypad się robi bardzo gruby, a nawet nie wiem, czy w połowie wypadu jesteśmy, bo chyba nawet nie, także grubo naprawdę jest. A ja łuseczki kopię, no kolorków to akurat nie brakuje dzisiaj do kopania. Kolejna łuska przed chwilą i następna łuska, no co łuska tak naprawdę, to też każda jest inna. No i jest kolejna monetka i to bardzo ładna, bardzo ładna. Może niezbyt stara, ale jak zawsze bardzo cieszy oko. Taki piękny moniaczek, słuchajcie. 2 grosze, międzywojenne 1925. Przepiękna patyna, przepiękny stan. No super, kurczę, no takie monety, no to wiecie. Guziczek z PRL-u. O, guziczek z PRL-u. No widzicie, idziemy dzisiaj jak burza. W tym samym czasie jakieś fanty kopiemy we dwóch. To ten sygnał może razem kopniemy. Ładnie brzmi. Więc czemu by nie? Spróbujmy. Coś mi tutaj jakby wadzi, ale... Oj, jednak jakaś blacha będzie tylko tutaj chyba, no. Blacha. Ołowiana kuleczka teraz wyszła. A zobaczmy teraz wspólnie to. No i gdzie my to mamy? O, jest! Jest moniak, słuchajcie. Jest moniaczek. Razem wykopany. Co my tutaj mamy? Pytanie, co my tutaj mamy? O, chyba kurczę PRL. No niestety, piąteczka z PRL-u. Ładnie wyglądało na początku, bo duże, fajne, ale to tylko piątunia. No to jest naprawdę duża szansa na kolejną jakąś fajną monetę. Po prostu. Sprawdźmy to. Pięknie to brzmi, musicie przyznać. I czy będzie pięknie wyglądać? No jest kółko. Złotówa z PRL-u chyba. No jak? Tak w ogóle pamiętacie swoją pierwszą monetę znalezioną? Moja to właśnie była złotówka z Martyną. Pierwszy raz w terenie na urodziny wykrywacz. 5,5 roku temu, moi drodzy, już tyle zleciało od początku mojej pasji tutaj. Dłuższą chwilę bez żadnego sygnału, ale jak zapiszczało, no to naprawdę ładnie, obiecująco, więc klasycznie zróbmy to razem. Okej, coś tutaj powinno być i chyba widzę rancik monety i znowu mamy PRL-ka. Nie, 5 groszy międzywojnie, super. Więc mamy już 2 grosze międzywojnie i piąteczkę. Dotrzymy się do rocznika 1925. To chyba tak samo jak przy tej dwójce. No fajnie. No i tutaj mamy, słuchajcie, pewien przedmiot. Dawno go nie było u mnie na odcinku żadnym. Naparstek, słuchajcie, naparstunio. Pamiętam, jak swój pierwszy naparstek znalazłem dopiero chyba, nie wiem, 3 lata od rozpoczęcia w ogóle pierwszych poszukiwań. No 3 lata swój pierwszy naparstek szukałem, a jak zaczęły wychodzić, to wtedy hurtem, a teraz znowu udało się trafić po kilku miesiącach. No nic nadzwyczajnego, jakby był srebrny, no to fajnie, a tak, no to zwykły naparsteczek. No i teraz pytanie, albo mamy dużego, fajnego miedziaka, albo znowu tę podkładkę nieszczęsną, bo wygląda trochę jak ta podkładka. No nie wiem,
Dobra, jest dziurka, ale nie centralnie po środku, a właśnie bardziej gdzieś u góry. Jakby srebrzenie delikatne, co to jest, słuchajcie, co my tutaj mamy? Nie no, chyba coś jest na tym, kurczę. No tak by wychodziło. Dziurka jest u góry, więc ktoś mógł z tego zrobić sobie jakąś zawieszkę, no nie, do łańcuszka. A kawałek dalej w całym tym sianie tutaj, tej słomie. Sreberko, słuchajcie, wyszło. Bardzo mocno sfatygowane, nie wiem czy cokolwiek będzie na tym widać, ale się postaram i może to jakoś rozczytamy, nie? Fajnie by było. No ciekawe, raczej chyba nie jakiś szelon kreski, bo takie to sreberko na rancie zbyt fajne. Zbyt czyste, lepszej jakości wydaje mi się, jak na przykład Krystynę Wazę. Trzeba to troszeczkę ogarnąć. Teraz pół arseniaka, słuchajcie, wyszło. No szkoda, bo byłby drugi ładny arseniaczek dzisiaj, a tak to tylko połówka. No ale coś mu się musiało wydarzyć. W międzyczasie od monet dużo łusek wychodzi. Proszę bardzo, Max znalazł teraz ciekawe znalezisko. Dosyć rzadko to w sumie wychodzi, ale to też jest kawał jakby, kawał kolorku, nie? Ciężarek, słuchajcie. Ciężarek, tutaj mówi, że jest szóstka albo dziewiątka. No, dziewiątka chyba. Chyba, że w tę stronę. No to szóstka, ale ten brzuszek jakby jest trochę mniejszy od zawijasa, więc chyba bym powiedział, że dziewiątka jednak. No ale nie wiem. No nieważne. W każdym razie fajne znalezisko i cały czas ryjemy. No i jak widzicie, wychodzi. Dużo rzeczy wychodzi. Idziemy na krótką przerwę. No ale jeszcze sygnały są w drodze do samochodu, więc grzech nie kopać, nie? Zobaczmy, co przed przerwą wpadnie. O, jest dupka od baterii, niestety. Kurczę, no już na samym wstępie taki guziczek. Zwykły, co prawda, i malutki do tego. No ale fajnie, że taki mały guzik udało się znaleźć. A mówię, te drobne rzeczy, kurczę, nas tutaj bardzo też interesują. Miedziakami, ale jesteśmy pewni, że jak pole ma taką zasobność naprawdę mocnych sygnałów, no to jest duża szansa, że tutaj leży bardzo dużo ciekawych rzeczy, tylko będzie ciężej je znaleźć, ale no, już my się o to postaramy. Mówię, właśnie idę na potwierdzenie do ciebie. Obrączka czy kawałek rurki? O, to chyba za małe na obrączkę. No chyba, że dziecięca właśnie. Może. No kurczę, tutaj jest takie równe, fajne. Spatynowane tak elegancko, ciemno, ale ciężko może powiedzieć. Może na małego palca. No te ranty w sumie nie są jakieś takie ostre jak od ucięcia, nie? Mm. No tak kurczę ciekawe, no. No nic, wrzucę fotkę wam tutaj i zobaczymy. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. I kolejna dzisiaj dupka od baterii chyba. No tak jest. No po przerwie to jednak uświadomiliśmy sobie, że dosyć mocno wyjałowiliśmy to miejsce, ale oczywiście jakieś sygnały są, tylko że już dużo ciężej o te sygnały. Ale nadal coś jest. No dobra, zobaczmy tutaj. Może coś się ciekawego uda znaleźć jeszcze. Jeszcze mamy trochę czasu, więc nawet jeśli będzie lipa, to na tym polu już to oczywiście zmienimy miejscówę na inną. Tutaj coś mamy i mamy gaciaczka. Parę metrów za tym stopkiem w linii prostej, ale sygnał zdecydowanie bardziej jednak monetkowy raczej. No, to pięknie brzmi. Pięknie brzmi i się nie rozjeżdża ten sygnał. Zaraz to znajdziemy i mamy moniaka. Mamy boratynkę chyba. No, taki kurczę mocny sygnał, a to tylko boratynka. Myślałem, że coś większego będzie. No dobra, albo to będzie to znowu stopek, albo moneta. Tak bym obstawiał. Kurczę, naprawdę znowu taki mocny sygnał, a to dwa grosiki PRL. Mała moneta aluminiowa, no dobra. Dobrze, jest kolejna. O i mamy bardzo ciekawe znalezisko, w dodatku regionalne. Duża zagadka dla archeologów do pewnego momentu. Często pytałem, gdzieś tam znajomi znajdowali pod Krakowem. Takie właśnie okrągłe, no po prostu okrąg taki, w kształcie tych takich wzorów kolistych, nie? Znaczy ze wzorami kolistymi, nie w kształcie. I no, każdy archeolog miał problem, co to mogło być, nie? Bardzo ciekawy przedmiot, ale no jakoś bliżej, kurczę, niezidentyfikowany, nie? I ostatnio jak rozmawiałem właśnie z moim archeologiem, z Markiem Florkiem, no to jego koncepcja na to jest taka, że takie właśnie okręgi, to chyba służyło jako klamra, wiecie, coś ten deseń do pasa po prostu, takie ozdobne kręgi nosili,
W strojach ludowych, sandomierskim i w krakowskim. To jest jego teoria na ten temat. Oczywiście no, są inne oczywiście tezy, jakby co to za przedmiot mógł być, ale podpowiem, mówię wam po prostu to, co mi archeolog powiedział. Tu kiedyś się nawet pytaliście mnie na blogu po którychś wspólnych poszukiwaniach, co to jest, i jeszcze wtedy nie miałem pojęcia. Teraz no to przynajmniej mogę wam powiedzieć jakąś tezę jednego z archeologów. Tu lekko maskowany kolejny sygnał. Zobaczmy, fajnie jakby znaleźć większy element też tego, najlepiej cały. Ale już widzę, że to coś innego będzie chyba tutaj. Nie, to nie to. Dobra, wyjmujemy pinka i szukamy. O, jest monetka, słuchajcie, tutaj chyba. No pewnie, jest monetka. Co to za monetka będzie? Co ona, jest przebita po środku, taka mała? Nie, chyba po prostu tak uszkodzona, boratynka zwykła raczej. Pod koniec jeszcze zmieniliśmy pole, żeby zrobić szybki zwiat na nowej miejscówce, na której jeszcze nigdy nie byłem. No i na razie boratyneczka wyskoczyła. No i się trafiła jeszcze jedna monetka. No takie niepozorne pole, całkowicie w ogóle, wiecie, daleko od wszelkich zabudowań, od jakichś dróg i tak dalej. No ale zawsze takie warto miejsca takie sprawdzić. Mamy szeląga litewskiego. Naprawdę fajny stan, naprawdę. Zdrowa, fajna patynka. Więc taka monetka przyjemna, bym powiedział. Super. Najwyższy jak na razie sygnał na tym polu. Trzeba to sprawdzić. Może być też boratynka, ale nie musi. Dobra, gdzieś to tutaj leży. No ciekawe. Dobra, mam to tutaj, jest monetka. I chyba kolejna boratynka. Max też mówi, że już masz ze dwie, nie? No. Ze dwie z tego pola, no to już razem jest pięć z tego pola, dopiero tu weszliśmy, nie? Więc ilościowo to super i jakościowo też powiedziałbym, że kolejna u mnie przynajmniej boratynka w bardzo fajnym, przyzwoitym stanie, no. Zdrowa patynka, no super. Takie rzeczy można kopać, nie? Tutaj ciekawostka od Maxa. No taki przedmiot bliżej niezidentyfikowany, ale charakterystyczny na tyle, że na pewno komuś coś zaświta i będziemy wiedzieć, co to jest. Tu jest dziureczka, wypłaszczenie jest tutaj z jednej, z drugiej, więc charakterystycznie. Charakterystyczny przedmiot. Zobaczymy. Tutaj było naprawdę głęboko i taki duszek miałem. Ale ostatecznie, no właśnie, mamy ładny sygnał, więc jeszcze jedna boratyneczka. Ale ta już nie warta uwagi, bo naprawdę bardzo wytarta. No jedne są takie, drugie są takie. No i nabijeczka się trafiła, zobacz. Taka, to jakaś dziurka w ogóle jest, nie? Ale te trzy tutaj, te wystające takie cycki, to nawet nieźle widać, nie? Stara nawet wygląda, jakby trochę jednak urypana z której strony. No nie wiem, rzucę wam fotę, zobaczycie, ale znajdka trochę starsza na pewno. No i Max trafił straganowy pierścionek. No oczywiście tutaj mowa o odpustach, o niczym jakimś tam bardzo ciekawym i rzadkim. Zwykły pierścioneczek, taki naprawdę drobniutki, kobiecy, bo cieniutki, mała średnica, niebieskie oczko. No, znajdka fajna dla oka, nie? A ja tutaj w międzyczasie, jak Max do mnie szedł, monetkę trafiłem. I co my tutaj mamy za monetkę? Pewnie boratynkę kolejną dziś. No, a jakże. No dobrze, moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanko. Tak ono się prezentuje, zobaczcie. No znowu mogę powiedzieć, że nakopane niesamowicie. Bite 6 godzin w terenie. No nie jest to bardzo jakoś dużo, ale wystarczająco, żeby naprawdę móc pokopać. W dodatku miejscówka fajna, więc wiecie, no fanty siłą rzeczy muszą jakieś wyjść. Więc to jest urobek mój. Czy są jakieś fanty dnia? Tak naprawdę ciężko powiedzieć. No dobra, mamy ten fajny kawałek tej klamry z stroju ludowego, sandomierskiego lub krakowskiego. Mamy bardzo ładne międzywojnie, też w pięknej patynie takiej turkusowej. Mamy fajną starą nabijkę, guziczki, monetki. Tutaj jakieś takie, o widzicie te rzeczy takie ciekawe z tą dziurką. Mamy ładne krajcarki. Sreberko jedno, sreberko drugie zagięte. No sreberka ogólnie, no to takie jak widać. Dużo boratynek, parę guzików, parę większych miedziaków, trochę PRL-a. I tak to się prezentuje, więc myślę, że naprawdę urobek bardzo fajny. No i Max też, kurczę, nakopał. O, ładne zdjęcie by wyszło, panie. Dobra, no to od początku lecimy. PRL-ki,
PRL-ki, groszek Wehrmachtu, tutaj ten bliżej nieokreślony przedmiot, boratynki, tutaj jakieś szkiełko chyba od spinki do mankietu, kopiejki starsze, tutaj te trzy krajcary, siekaniec, stara fajna klamerka, August III Sas, szelong, pięć kopiejek, wielki lapsior, guzik z orzełkiem, mamy tutaj ten pierścioneczek, jeden, drugi, jedna, druga kopiejki, krzyżyk też jakiś XVIII-XIX wiek, tutaj coś takiego bliżej niezidentyfikowanego, tutaj ten odważniczek, tak, no super sprawa, bardzo, bardzo fajny w ogóle, nie wiem czy będzie dobrze widać, spróbuję, o, tam jest orzełek w tej dziurce u góry, także fajny, bardzo fajny. Piękny medalik. Ostatnio mogliście u mnie właśnie na kanale taki zobaczyć. Pierwszy raz taki znalazłem. Max teraz przyjechał i też znalazł, więc super. Jest medalik. Jeden, drugi. Też fajne, starsze, miedziane medaliki. Trzy grosze Galicja i Lodomeria. Bardzo fajny strzał. Wyślizgana monetka i podkówka od buta. No także co, moi drodzy, no po jednym odcinku, gdzie naprawdę nie wyszło tego za dużo, tym razem myślę, że wyszło bardzo dużo i 6 godzin kopania, dwie osoby, dwa wykrywacze zrobiły robotę, więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!